Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Mario Bucardi z tej strony. Ogromna siła, moc, wytrwałość, nadzieja i wsparcie dla Was wszystkich, którzy walczą w tym momencie z powodzią, czy w Polsce, czy w innych miejscach w Europie. Wiem, co to oznacza być w środku kataklizmu. Wiem, co to oznacza walczyć z żywiołami, a raczej ratować siebie i wszystko wokół. Ponieważ w roku 2016 przez ponad 7 dni walczyliśmy o magiczną oazę. To była walka z żywiołem ognia. Pamiętam, jak przyjechała policja i chciała nas ewakuować i powiedziałam, że po moim trupie, że nie jestem w stanie tego zostawić. W roku 2023 kolejny taki kataklizm, gdzie pożar doszedł do magicznej oazy i zniszczył 2/3 jej i ledwo uszliśmy z życiem, tak można to powiedzieć. W tym roku kolejny pożar, który na szczęście nie doszedł do magicznej oazy. Na różnych terenach dzieją się różne rzeczy. U Was są powodzie, burze, wiatry. U nas są przede wszystkim wiatry i ogień, w zależności od miejsca, w którym jesteśmy. To jednak chce nam coś pokazać. Pokazać nam, że tak jak jest w tym momencie, nie możemy iść dalej. I tutaj jeszcze raz podkreślam, że jestem wrogiem faszyzmu ekologicznego. Tutaj jedyna rzecz, która pomoże, to jest życie w harmonii z naturą, czyli lasy, sadzenie drzew. Jak myślicie, dlaczego powołałam do życia organizację Onosemina.org, która chroni lasy, ale również pod nowe obszary zniszczone wcześniej przez człowieka na nich zalesiamy? Wiele razy wzywałam Was do tego, abyście zostali strażniczką albo strażnikiem ziemi, albo dołączyli do Onosemina.org i wielu, wielu, wielu wspaniałych ludzi jest w naszej wspólnocie, tak to możemy nazwać, w naszej społeczności. Jednak wielu, wielu ludzi jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że to naprawdę jest takie ważne. I tutaj nie chodzi o redukcję dwutlenku węgla, który jest podstawą życia na Ziemi. Tutaj chodzi o harmonię z naturą. Chciałabym przeprosić Was za to, że w tych ostatnich dniach pojawiały się moje posty, filmy, które nie były związane z tym tematem, dlatego że one były wcześniej zaplanowane i publikowały się po prostu w wyznaczonym czasie. Teraz w kolejnych dniach chciałabym, abyśmy wszyscy pozostali w takiej ciszy. W takiej ciszy, w momencie, gdzie wspieramy energetycznie wszystkich tych ludzi, którzy walczą w obronie swojego mienia czy zwierząt, ale również w takiej ciszy, abyśmy zastanowili się, co my sami możemy jeszcze innego zrobić dla Ziemi. Co my możemy zrobić dla tej harmonii życia z naturą? Jak my możemy edukować innych ludzi, żeby w czasie powodzi czy w czasie pożaru spuszczali psy z łańcuchów? Pamiętacie rok 2023, jak przedzierając się przez ogień, uratowaliśmy psa od sąsiadów, który był przywiązany, może nie łańcuchem, ale sznurkiem do budy w środku ognia. Ile zwierząt w tym momencie straciło życie? Przed nami rytuał dla Matki Ziemi, przed nami rytuał za duszę zwierząt. Ten rytuał za duszę zwierząt chciałabym dedykować wszystkim ofiarom tej powodzi. Przede wszystkim zwierzętom. Bo większość ludzi na pewno w jakiś sposób została uratowana, ale wiele, wiele zwierząt nie. Chciałabym, abyśmy połączyli się w takim momencie zadumy, miłości, światła i wsparcia dla tych dusz na ich drodze przez tęczowy most. Pamiętajmy, że ta droga przez tęczowy most, ona trwa kilka dni, więc wiele z tych dusz jeszcze jest tutaj wokół nas. Myślę, że wszystko inne, co chciałabym dzisiaj powiedzieć, będzie zbędne. Również filmy, które zaplanowałam dla nas, wylecą z kalendarza, ponieważ w takiej sytuacji ja wiem, co to oznacza i wszystkie jakieś czcze gadanie i gadanie o jakichkolwiek innych rzeczach
jest po prostu nie na miejscu. Bądźmy razem również z tymi ludźmi, którzy narażali swoje życie, żeby ratować innych, ratować inne istoty. Wiele takich dowodów tego, tych bohaterskich czynów mamy nawet jak społecznościowych, ale większa część nie jest udokumentowana. Tak jak my wtedy, gdy ratowaliśmy magiczną oazę, nikt nie myślał o tym, żeby cokolwiek dokumentować. Nie było na to czasu, nie było na to nawet sekundy, żeby chwycić za telefon. Pamiętam, jak dzwoniłam, chwyciłam za telefon i chciałam dzwonić o pomoc, żeby właściciele tego psa przyjechali, zanim ten ogień do niego dojdzie. To ja nie byłam w stanie nawet numeru wybrać na telefonie komórkowym, trzymając z jednej strony wąż z wodą, a z drugiej strony wiaderko. Więc wiem, co to oznacza i wiem, co ci ludzie przeżywają, wiem, co ci ludzie będą jeszcze przeżywać teraz, gdy będą mieć zniszczone mienie. Możemy być tylko z nimi w miłości, wsparciu, dziękować również za to, że nas takie kataklizmy na przykład nie dotykają. Jeżeli cię nie dotykają, jeżeli jesteś w miejscu, gdzie jest w miarę spokojnie, ale to nie oznacza, że w tym czasie powinniśmy zajmować się pierdołami, komediami czy jakimiś zbędnymi rzeczami, bo nasza energia i nasze wsparcie, to wsparcie energetyczne jest bardzo, bardzo ważne. Również, żeby otworzyć ludziom oczy na to wszystko, co tutaj się dzieje i na to, że najwyższy czas, gdy Ziemia woła o pomoc, żeby ruszyć tyłek i cokolwiek zrobić. Nie tylko komentować pod wpisami na Facebooku, bo to akurat nikomu nic nie da. Nikomu nic nie da. Te wszystkie komentarze, wymądrzanie się, że ktoś mógł psa spuścić z łańcucha, a ktoś nie mógł, a ktoś coś tam. Nie byliście w danej sytuacji, nie wiecie, co to oznacza. W pożarze w zeszłym roku zginęło dwóch moich znajomych mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy ratowali dobytek swoich rodziców. I stojąc w ogniu, ogień ich po prostu otoczył z dwóch stron. I takie czcze gadanie na internecie, że a można było tak, a trzeba było uważać, a trzeba było coś tam, jest po prostu nie na miejscu. Dlatego te wszystkie komentarze są nie na miejscu, bo tutaj nie ma co komentować, tutaj trzeba pomagać albo działać, działać. Myślę, że to jest kolejne wezwanie do onoseminar.org. Dla tych wszystkich osób z Was, które jeszcze nie zostały członkiem stowarzyszenia, może to jest właśnie ten czas, aby nim zostać. Może to jest właśnie ten czas, żeby się zastanowić, jak wiele możemy razem zdziałać. I popatrzcie, była w Polsce akcja wycinania Puszczy Białowieskiej. Była w Polsce akcja wycinania Puszczy Karpackiej. Były akcje wycinania wielkich drzew w miastach. Tego są teraz skutki. I mam nadzieję, że wielu, wielu ludzi to zobaczy i wielu, wielu ludzi wyciągnie ten przysłowiowy palec z tyłka i po prostu zamiast tylko komentować i głupio gadać, zrobią coś pożytecznego. A dla wszystkich ofiar poszkodowanych w tej powodzi moje ogromne serce dla Was. Do zobaczenia. Już w tym czasie może, za kilka dni. Oczywiście w czasie rytuału dla Matki Ziemi i za duszę zwierząt. A później w czasie równonocy będziemy myśleć o Was. Wasza Maria Bukardi.